Chcemy mówić o mocy do zwycięskiego życia. Kto chciałby być zwycięzcą? Prawda, że wszyscy. I nadmieniłem kilka rzeczy, jakie mamy od Boga. To jest nasza broń. Ja tylko je wymieniłem, a teraz chciałbym troszeczkę więcej o tym powiedzieć. I mówiłem o Słowie Bożym, że to jest nasza broń, którą walczymy. Biblia nazywa Słowo Boże mieczem Świętego Ducha. Tym, że Słowem Jezus Chrystus zwyciężał szatana. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza i Ewangelię Marka, 4 rozdział, tam są opisy, jak diabeł kusił Jezusa Chrystusa. To nic dziwnego, że diabeł nas kusi, jeśli samego Syna Bożego też próbował kusić, posyłał pokusy. I to, co jest bardzo ciekawe w tym fragmencie, nie będziemy go czytać, bo myślę, większość zna go albo na pamięć, albo słyszała o tym. Jezus Chrystus zwyciężył diabła nie jako Syn Boży, ale jako Syn Człowieczy, jeśli można tak powiedzieć. Co mam na myśli? Zwyciężył go w taki sposób, jaki każdy z nas, ty i ja, możemy zwyciężać diabła i wszelkiego pokusy. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus wziął słowo, je cytował i nim zwyciężał wszystkie pokusy diabelskie. Nie używał swoich ponadnaturalnych mocy, wszechwiedzy, żadnego z boskich atrybutów, jakie mógł użyć. Nie czynił potężnych cudów, ale to, co zrobił, to cytował Słowo Boże Starego Testamentu, które my wszyscy mamy w naszych Bibliach. Po co Jezus tak zrobił? By pokazać nam, że każdy z nas ma tą samą możliwość prowadzić zwycięskie życie w oparciu o Boże Słowo. Mówiliśmy o tym Jana 8:32, że prawda nas wyzwala. I chcę powiedzieć pewien przykład, który bardzo do mnie przemawia. Otóż pewien biskup miał zapłacić pracownikom, którzy w kościele zrobili pewną pracę i kiedy miał im wypłacić, to mówi tak: czy chcecie złotą monetę, czy chcecie księgę? Popatrzyli po sobie i pierwszy mówi: księgą to nie wiadomo, wolę złotą monetę. A drugi mówi: a ja spróbuję księgę. Kiedy wziął księgę, otworzył ją, w niej były 3 złote monety. Nasza księga to Biblia i tutaj jest o wiele więcej niż tylko złoto, niż skarby. To jest coś o wiele, wiele więcej. Słyszałem też jeszcze jedną historię. To jest historia z tych czasów, kiedy ktoś, kto miał wujka za granicą, najlepiej w Ameryce, to znaczy, że miał szczęście. Pamiętamy te czasy? Dzisiaj jeszcze jest dobrze mieć, ale kiedyś w szczególności. Dlaczego? Ponieważ kiedy ktoś miał kogoś takiego za granicą, liczył, szczególnie podczas świąt, na paczkę. No i ten wujek z Ameryki nawrócił się do Jezusa Chrystusa. I myśli sobie, jak to teraz zrobić, żeby moja rodzina w Polsce poznała Jezusa, żeby się nawrócili. Postanowił, że kupi Biblię po polsku, włożył ją do paczki i wysłał list i paczkę i mówi tak: przesyłam wam tutaj paczkę, ale w niej najważniejsza rzecz to Pismo Święte, to Biblia, zacznijcie czytać. Kiedy paczka przyszła do Polski, adresaci otworzyli paczkę, znaleźli kilka tam kawa, herbaty, jakieś inne rzeczy, no i Biblia, i tak się trochę zasmucili. Myśleli, że jak to kiedyś liczono, jakieś dodatkowe jeszcze fundusze przyjdą. Ale nie było nic, tylko Biblia. No i po jakimś czasie wujek pisze następny list i mówi: jak tam, czy otrzymaliście paczkę? A oni mówią: tak. A czy otrzymaliście też Biblię i czy ją czytacie? Mówi: tak, tak, czytamy. Ale okazało się,
że wujek po jakimś czasie przyjechał do Polski i pyta, no to jak, co przeczytaliście ostatnio? Oni wtedy szybko wyciągają, bo naprawdę nie czytali. Okazało się, że w tej Biblii było trochę zielonych. Jeśli tylko mogę, chcę powiedzieć, wszystko zróbmy, co możemy, by czytać tą księgę. Ta księga ma większą siłę i moc, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dlaczego ta księga jest naszą bronią? Ponieważ ona rodzi w naszych sercach wiarę. A kiedy jesteśmy ludźmi wiary, wtedy o wiele trudniej wróg może nas podejść. Więc Biblia jest czymś, co mówi do nas sam Bóg. I co Bóg do nas mówi? Otóż mówi o wielu rzeczach. Najważniejsze jest to, że kiedy stajemy się Bożymi dziećmi, oddajemy życie Jezusowi, Biblia mówi o tym, kim jesteśmy w Jezusie. To jest bardzo ważne. Czy wiesz, kim jesteś? I czy wiesz, co masz? I nie chodzi o to, że jesteś Polakiem albo Polką i mieszkasz tym, a w tym kraju, masz tak, a tak na imię, ale kim jesteś w Chrystusie? Ponieważ kiedy wiesz, kim jesteś w Chrystusie, masz o wiele więcej siły, mocy i mądrości, by się przeciwstawić wszelkim złym zakusom złego. Wiele ludzi mówi tak, no tak czytam Biblię, ale w sumie to jestem taki biedny. Tak czytam Biblię, ale jestem grzesznikiem takim strasznym i tyle złego było w moim życiu i chyba nic najlepszego w życiu mnie nie spotka, ale pastorze, jak możesz, to pomódl się o mnie. Wielu ludzi jest gotowych, aby o nich się modlić, a tak naprawdę mają w sobie niesamowity skarbiec Bożego objawienia, ale nic z tego nie wiedzą, nie korzystają, jeśli nie czytają i nie stosują w swoim życiu. Więc bardzo ważne jest, by znać odpowiedź na to pytanie, kim jesteś, kim jestem. Pozwólcie, że powiem tylko o kilku rzeczach, o czym mówi Biblia, kim jesteśmy. Więc jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli oddaliśmy życie Jezusowi. Rzymian 6, 19, 20. Jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem. Galacjan 2, 20. Jesteśmy obmyci z grzechów. 1 Koryntian 6, 11. Jesteśmy zbawieni z łaski. Efezjan 2, 8. Usprawiedliwieni. Efezjan 5, 1. I to jest dopiero początek. Jeśli ktoś zapisuje, to niech się śpieszy. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. 2 Koryntian 5, 17. Jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga. Efezjan 5, 1. Jesteśmy zbawieni z łaski, jak powiedziałem wcześniej. Efezjan 2, 8. Jesteśmy przeniesieni do Bożego Królestwa. To wszystko jest oparte na Biblii. To wszystko znajdujemy w Biblii. Kolosan 1, 13. Jesteśmy synami Bożymi. Rzymian 8, 14. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Jesteśmy błogosławieni w Chrystusie. Jesteśmy światłością świata. Jesteśmy uwolnieni od grzechu. Jesteśmy sługami sprawiedliwości. Jesteśmy namaszczonymi przez Boga. I cały czas jestem dopiero na początku. Bo nie mamy dzisiaj czasu i to nie jest ten temat, żebyśmy mówili o wszystkim, co mówi Biblia o nas, kim się stajemy w Jezusie. Ale jakby ktoś chciał, to mogę powiedzieć jeszcze kilka rzeczy. Jesteśmy solą ziemi, światłością świata, Ewangelia Mateusza o tym mówi. Jana mówi, że jesteśmy Bożymi dziećmi, przyjaciółmi Chrystusa, wybrani przez samego Boga. List do Rzymian mówi, że jesteśmy sługami sprawiedliwości. List do Koryntian mówi, że jesteśmy świątynią, w której zamieszkuje Bóg, Bóg przez Ducha Świętego. Jesteśmy nowym stworzeniem, mówiliśmy o tym. Jesteśmy obywatelami nieba. I to jest cały czas początek. Co więcej? Nie będę mówić. Niech każdy odkryje to w swojej Biblii. Niech każdy odkryje to, kim jesteś, co Biblia mówi, co Bóg mówi o tobie. Jeśli możesz, zapisz to sobie na jakiejś kartce i kiedy zaczynasz się modlić, zacznij się modlić, Boże, dziękuję, że jestem Twoim dzieckiem, oczyszczonym Twoją krwią, jestem Twoją świątynią, że jestem obywatelem nieba, że mieszkasz we mnie, jestem światłością dla tego świata, solą tej ziemi, jestem błogosławieństwem dla ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy rozumiemy, kim jesteśmy, całkiem inaczej przychodzą pokusy. Możemy się nim
przeciwstawić o wiele mocniej, kiedy znamy Boże Słowo. Niektórzy mówią tak. Ja bardzo kocham tych ludzi, którzy tak mówią. I mam pełne wyrozumienie, ale zachęcam, żeby jednak czytali Biblię systematycznie i regularnie. Niektórzy mówią tak. Wierzę, że Pan Bóg do mnie przemówi. Nagromadziłeś sobie srebra i złota. Co też Pan Bóg chce do mnie powiedzieć? I następnego dnia, dlatego rozszarpiej chleb z lasu. Boże, co to może być? Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie może posługiwać się tym, że czytamy Biblię na chybił trafił, że otwieramy Słowo i modlimy się, ale powiem, to nie jest najlepszy sposób, aby wzrastać duchowo i poznać to, kim jest się w Chrystusie i co Bóg mówi do nas. Bóg może w swojej łasce, kiedy nagle jesteś w trudnej sytuacji i Bóg mówi, wzmocnię Cię i dam Ci pokój, podeprę Cię moją prawicą, o Panie, na to czekałem, dzięki Ci, halleluja. Tak się dzieje też. Ale to nie jest najlepszy sposób. Wyobraźmy sobie, że pilot leci samolotem i nagle coś się zaczyna psuć i on ma taki duży podręcznik i mówi, no ciekawe, gdzie teraz trafimy, co mamy robić. To, do tego jest to podobne. Ale kiedy czytasz Biblię codziennie, kiedy przestajesz tylko czytać, zaczynasz ją studiować, zaczynasz się uczyć na pamięć, kiedy ona wchodzi do twojego serca, to kiedy przychodzą doświadczenia i trudności, to mówisz, Pan jest ze mną, nie będę się bać. Kiedy nie wiesz, co się stanie, mówisz, Boża dobroć, Boża łaska towarzyszą mi przez wszystkie dni mojego życia, wszystko będzie w porządku. Kiedy nie wiesz, co się dzieje w twoim życiu, Bóg mówi, nie umrzesz, ale będziesz żył i chwalił Pana. Dlaczego? Bo znasz Biblię, bo znasz Boże Słowo, bo przyjmujesz Boże obietnice. Więc chciałem zachęcić nas do tego, ażebyśmy poważnie traktowali czytanie Bożego Słowa, studiowanie i wszystko to, co Bóg ma w nim dla nas, ponieważ jest to naszą bronią przeciwko złemu. Inna rzecz, to jest to, o czym już mówiliśmy, to jest imię Jezus. Jest wiele fragmentów Biblii, które o tym mówią, ale może jedno tylko zacytuję. Filipian, 2 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Tam czytamy, że Bóg wielce wywyższył imię Jezusa, aby na to imię zginało się wszelkie kolano na ziemi, na niebie i pod ziemią. I by wszelki język wyznawał, że Jezus jest, powiedzcie głośniej, że Jezus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Więc imię Jezus jest ponad wszelkimi innymi imieniami. Ponad wszystkim innym jest imię Jezus i jest w tym nasza siła, nasza broń. Krew Chrystusa, też o tym wspominaliśmy. Objawienie według świętego Jana, 12 rozdział, 11 werset, jest takim sztandarowym przykładem, który mówi o mocy krwi Jezusa Chrystusa. I ja przeczytam ten werset. A oni zwyciężyli go, chodzi o oskarżyciela braci, o diabła, o szatana. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Więc możemy zwyciężać przez krew baranka. Biblia mówi, że jesteśmy pod przykryciem, ochroną świętej krwi Jezusa Chrystusa, przynajmniej na krzyżu. Ale tu jeszcze coś jest powiedziane, że zwyciężamy przez słowo baranka i słowo naszego świadectwa. To mi się bardzo podoba. O tym czasami wielu chrześcijan zapomina. Bo Biblia mówi, że zwyciężamy przez krew baranka, ale przez słowo naszego świadectwa. Im więcej mówisz świadectwo, tym bardziej się wzmacniasz. Rośnie nasza wiara. Tym więcej zobaczymy innych ludzi nawróconych. Ważne, by nie zapominać o swoim świadectwie. By je głosić, by mówić o nim, jeśli tylko jest możliwość, składać swoje świadectwo nawrócenia, uzdrowienia, Bożego działania w naszym życiu. Jeśli przychodzą pokusy, przychodzą ataki diabelskie, przychodzą jakieś stare rzeczy, zacznijmy przypominać sobie, co Bóg już zrobił we mnie, co zrobił w moim życiu, jak mnie uzdrowił, jak mnie uwolnił, jak przemienił moje życie i to przynosi wiarę do nas samych. Dobrze, i to są te takie bardzo ważne elementy,
Mówiliśmy też o zbroi, Efezjan 6 rozdział, tam dużo na ten temat jest napisane, dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować, ale chcemy się podczas tego wykładu skoncentrować na mocy Ducha Świętego. Duch Święty jest nam dany z wielu różnych powodów. Pan Jezus powiedział, że dostajemy Ducha Świętego też po to, byśmy mogli dzielić się świadectwem, być świadkami Jezusa Chrystusa. List do Efezjan. Jeśli ktoś otwiera Biblię, zachęcam, by otworzyć to miejsce, bardzo znane, 5 rozdział, 18 werset. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Dlaczego Paweł mówi, żeby być pełnym ducha? I dlaczego to jest takie ważne? Otóż nie chodzi tylko o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy przeżyją wspaniałe duchowe uniesienie. Chodzi coś o wiele więcej. Chodzi o to, żebyśmy mieli moc do tego, aby składać świadectwo o Jezusie i zwyciężać wszelkie przeciwności i wszelkie ataki, zakusy diabelskie. I żebyśmy mieli ponadnaturalną siłę i moc z nieba, aby prowadzić zwycięskie życie tu na ziemi. Mogę mieć jakieś tak? Amen? Czy ktoś się zgadza? Więc Duch Święty jest nam dany po to, ażebyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie tu na ziemi. Bez Ducha Świętego często nie mamy siły, nie mamy mądrości, nie mamy mocy i nie jesteśmy w stanie prowadzić takiego życia, jakie Bóg przygotował dla nas. Innymi słowy, to wygląda tak, że jeśli chcemy uruchomić samochód, potrzebujemy tam pewnej siły, potrzebujemy silnika, żeby samochód jechał. I paliwa, tak. Potrzebujemy, by wytworzyła się pewna energia, pewna siła. I oto w podobny sposób, kiedy my chcemy żyć chrześcijańskim życiem i zwyciężać, potrzebujemy tej siły, tej energii z nieba. Tą siłę daje Bóg. I dlatego Efezjan 5,18 mówi, nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Może zajmijmy się przez chwilę tą sferą, o czym tu jest powiedziane, upijanie się winem. Na pewno chodzi o konkretną rzecz, alkohol, upijanie się winem, ale możemy rozumieć też pod tym napełnianie się wszystkimi rzeczami, które pochodzą z tego świata, które nie pochodzą od Boga, nie pochodzą z Bożego Słowa. To może być świecki styl życia, to może być wypełnianie się telewizją, wypełnianie się internetem, wypełnianie się różnymi innymi substytutami zamiast Duchem Świętym. To jest niesamowite, że my jako ludzie potrzebujemy być napełnieni. Jesteśmy głodni. I kiedy jesteśmy napełnieni Duchem, już nie ma miejsca ani czasu, by napełniać się innymi rzeczami. I tutaj w oryginale jest słowo, które przeczytamy po polsku, napełniajcie się Duchem. Oryginalnie jest powiedziane, dawajcie się napełniać Duchem. Czyli innymi słowy, my mamy tą siłę i moc, by się napełniać, ale Duch Święty, który jest Bogiem i ma wszelką siłę i moc, On może nas napełniać, jeśli jesteśmy otwartym naczyniem. Więc Bóg pragnie, by każdy z nas był człowiekiem pełnym Ducha Świętego i to jest pewien początek tego. Zaczyna to się w momencie chrztu albo napełnienia Duchem Świętym. I o to dzisiaj będziemy chcieli się modlić.